Witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed Wami F1 2020. Jesteśmy w wydarzeniu tygodniowym, no już tutaj praktycznie końcówka, także został tylko i wyłącznie jeszcze wyścig przed nami w Australii. No i tak jak widzicie, pora dnia, no i oczywiście długość toru i za chwilkę, słuchajcie, to wszystko się zacznie, no i zobaczymy, co tutaj w tym tygodniu uda nam się uzyskać, jeżeli chodzi właśnie o to wydarzenie tygodniowe. No mamy okazję do tego, żeby oczywiście przeprowadzić cały tutaj, można powiedzieć, tydzień z F1 2020, czyli zaczynaliśmy od kwalifikacji, oczywiście wcześniej treningi, no i teraz oczywiście na koniec, słuchajcie, wyścig tutaj przed Wami. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen, wbijajcie na Facebooka, no i słuchajcie, za chwileczkę zaczynamy właśnie wyścig w Australii. No tutaj już przeszliśmy do sesji, oczywiście ostatnia minuta, ostatnie odliczanie tutaj przed rozpoczęciem właśnie tego wyścigu. Co można powiedzieć o Australii? No oczywiście jest to jeden z takich torów, które oczywiście każdy z nas zna. No tutaj jesteśmy uzależnieni troszeczkę od ustawień, jakie tak naprawdę lobby wydarzenia tygodniowego tutaj przygotowało, czyli tak jak widzicie, długość wyścigu 25%, osiągi samochodu oczywiście równe, samochód bezpieczeństwa wyłączony, kolizje włączone, uszkodzenia zmniejszone, no i tutaj oczywiście reguła parku zamkniętego wyłączona, ścinanie zakrętów rygorystyczne i temperatura opon, powierzchnia i osnowa, także no zobaczymy, słuchajcie, co tutaj się uda w tym tygodniu dowieść do mety, czy bez żadnych przygód, spinów, kar, to jest oczywiście jakieś tam założenie, no i trzeba pamiętać o tym, że czas musimy oczywiście zrobić jak najlepszy, to musi być oczywiście czas, który gdzieś tam będzie nas kwalifikował w rankingu ogólnoświatowym. No i słuchajcie, zaczynamy w takim razie, już zawitaliśmy właśnie do Australii, no i za chwileczkę zaczniemy wyścig. Oczywiście no tutaj z uwagi na to, że no musimy tak naprawdę startować tylko i wyłącznie wyścigu, oczywiście ustawienia setupu na Australii, to jest to, czego tutaj oczekujemy, to co będzie nam oczywiście potrzebne. No i przede wszystkim, słuchajcie, fajna zabawa, można przy okazji zdobyć troszeczkę punktów doświadczenia, jeżeli chodzi o F1 2020, co na pewno przyda się w karierze. No dobra. Jesteśmy, słuchajcie, na torze. Konfiguracja auta, tak jak widzicie, tutaj oczywiście bez ustawień żadnych, no będziemy sobie troszeczkę tutaj pomagać. Mamy Australię, jeszcze zobaczę, czy nic nie ma niżej. Austria, nie, no dobra, tu jest Australia. No dobrze, wybieramy na razie tą specyfikację ustawień. Strategia wyścigowa, no 25%, więc tutaj raczej będziemy się starać na softach i medach. Nie ma chyba potrzeby, żeby korzystać właśnie z tej strategii na twardej mieszance. No dobra, jesteśmy gotowi, możemy rozpoczynać wyścig ustawieni tak naprawdę od razu. No, spóźniony troszeczkę. Dobra, włączamy wyprzedzanie, bo musimy troszeczkę się wybić tutaj na tym pierwszym zakręcie. No, na razie do przodu. Mamy troszeczkę zapasu paliwa, możemy sobie pojechać dużą część właśnie na tej szybkiej mieszance. No, ważne, żeby tutaj, słuchajcie, żadnych kar nie było. Już tam jakieś przygody na torze. Chwilowa żółta flaga. Ale wszystko wróciło do normy. No, jeszcze nieprzyzwyczajeni do tego toru. 15 okrążeń przed nami. Dobra, potwierdzenie od Jeffa o dobrym starcie. No, ale oczywiście, tak jak wiecie, nie szaleję tutaj z ustawieniami poziomu trudności. Już na tym, że tak powiem, zjedliśmy zęby. Dlaczego? Dlatego, że nie wszystko, słuchajcie, zawsze w tych
starszych bolidach działa tak jak trzeba. No i niestety ustawienia nie zadziałały tym razem. I było naprawdę bardzo, bardzo ciężko i bardzo trudno w ogóle cokolwiek tutaj zdobyć. Nawet mieliśmy duże kłopoty w treningu. Dobra, wyjście na tą prostą. No i zaczynamy. Słuchajcie, drugie okrążenie. No, na razie najszybsze kółko, bardzo słabe. Minuta 31. No, ale oczywiście to jest ze startem. Zobaczymy, jaki czas tutaj tak naprawdę będziemy w stanie zrobić. Tak jak wspomniałem, no tor, owszem, lubiany. No, naprawdę chyba najwięcej kilometrów zrobione, jeżeli chodzi właśnie o Australię. Zawsze jest to wyścig, który zaczyna, no przynajmniej od jakichś kilku serii. Dobra, jest pierwszy sektor na purpurze. No, wiadomo, że powinniśmy się rozpędzać, przynajmniej do czasu, jak ta mieszanka jeszcze jako tako tutaj współpracuje z nami, chociaż już naprawdę jest ciężko. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. 11%, nie no, to jeszcze jest w miarę, jeszcze tutaj można szaleć. Drugi sektor zielony, także już drugi sektor mieliśmy wolniejszy niż w tym pierwszym okrążeniu. Duża przewaga nad innymi kierowcami, no ale oczywiście nie zapominajmy, że to nie ma znaczenia. Liczy się, słuchajcie, wynik końcowy, troszeczkę lagów, no ale na to nic nie poradzę. Komputer tutaj jeszcze wykonuje inne czynności i to oczywiście ma wpływ na to, co się dzieje. Dobra, i kończymy, słuchajcie, drugie kółko. Zobaczymy teraz czas. Minuta 26.230. Dobrze, trzeci sektor też na purpurze. No i teraz, słuchajcie, naprawdę będziemy się starali oczywiście to utrzymać. Tempo w miarę poprawiać się na każdym okrążeniu, ale oczywiście to też tutaj dużo zależy, słuchajcie, od naszych opon. Czy one się tutaj będą nas słuchały, czy nie. To ma duże znaczenie. Łatwo, naprawdę jest tutaj kilka takich miejsc, gdzie bardzo łatwo można popełnić błąd i zakończyć tak naprawdę przygodę w tym wyścigu. No, mamy Jeff, ja wiem, że mamy zapas w tej energii. Spróbujemy to zostawić, słuchajcie, na takie dłuższe odcinki, proste. To jest zawsze dobry moment, żeby właśnie użyć tej baterii. Drugi sektor, też purpura. Aj, ścięty mocno teraz zakręt, ale trzeba było się ratować. No, trzeba uważać, żeby tych kar tutaj nie było. Naprawdę, słuchajcie, czysty wyścig to jest coś, do czego dążymy tutaj. Żeby tych kar po prostu nie łapać, bo naprawdę analiza pokazuje, słuchajcie, że kto nie łapie kar, ten najwyżej ląduje zawsze później w wyścigu. Dobra, tu już możemy baterię użyć. Kończymy, słuchajcie, trzecie kółko. I trzeci sektor, też purpura. Dobra, na razie utrzymujemy dobre tempo. Minuta 25, 525. No jeszcze naprawdę daleko, daleko do minuty 18 czy też 19. Ale oczywiście, no, zaczynają nam tutaj już opony dawać się we znaki. No niestety, drugie ostrzeżenie. No trzeba naprawdę teraz uważać, bo może się to zakończyć karą. Mimo wszystko, pierwszy sektor na purpurze. Ale dużo błędów. Tam przynajmniej w dwóch miejscach spory błąd zaliczony. Dobra, zobaczymy. Na razie mieszanka druga ustawiona. 17 sekund przewagi. Drugi sektor już zielony tylko. Już nie był najszybszy. Dobra, tutaj możemy też troszeczkę podładować. No i oczywiście dużo mocy teraz będziemy aj, i jest pierwsza kara niestety. No i niestety 5 sekund już doliczone do czasu. Szkoda. Dobra. Znowu chyba był najszybszy czas. Minuta 25, 521. Także malutko tutaj udało się odrobić, można powiedzieć, troszeczkę tej nadwyżki.
Dobra. No, ten komunikat troszeczkę mnie rozproszył. Ktoś tam odpada z sesji. 3 sekundy tej kary. Nie wiem, czemu powiedziałem, że 5 sekund. No, pierwszy sektor na czerwonym. Zaraz zobaczymy, jak te gumy wyglądają. 25% w tej chwili zużycia. Tylne 30. No, jeszcze chyba 2 kółka i będziemy zmieniać. I już na medach. Bez problemu, chociaż nawet tutaj na softach też moglibyśmy ten dystans bez żadnego problemu pokonać. Caution, caution. No, coś tam się dzieje przed nami. Ale dziwne miejsce, muszę przyznać, na odpadnięcie z wyścigu. Raczej tam ciężko, musiała być jakaś poważniejsza awaria. No, 6. kółko, troszeczkę teraz popracujemy tą baterią. Może się uda poprawić ten czas, chociaż już te opony naprawdę, zobaczcie, co się dzieje. Zaczynają nam tutaj naprawdę doskwierać. No i nie wiem, czy będzie szansa na poprawienie już tych czasów bez świeżego kompletu opon. No, trzeba uważać. Dobra, już jest potwierdzenie, chociaż zobaczcie, udało się zrobić 2. sektor fioletowy, ale tutaj z przycięciem toru niestety. No, Jeff nam już potwierdził to, co mniej więcej odczuwamy oczywiście. Bardzo szybko te opony tutaj się zużywają. To nie jest tor na miękkie opony. Dobra, troszeczkę bateryjki. Box, box. We're coming in this lap. Ok. Dobra, zjeżdżamy na zmianę opon w tym okrążeniu. Minuta 25, 457, także troszeczkę delikatnie udało się jeszcze ten czas wyśrubować. Oczywiście daleko do ideałów. Aj, było blisko błędu tutaj. To jest właśnie to miejsce, gdzie bardzo łatwo popełnić błąd. Ta tarka wciąga od razu na bandę. Dobra, i będziemy zjeżdżać na tym okrążeniu. No, troszeczkę możemy teraz wykorzystać tej mocy dodatkowej. Mamy 2. sektor na fiolecie. No i ścięcie znowu. No, niestety, ale już następne będzie kolejna kara. No, trzeba będzie troszeczkę nad tym popracować. No, bez sensu po prostu łapanie takich kar czasowych. Dobra, i zjeżdżamy. No, szybciutko, szybciutko, panowie, dawajcie medy. Exit, exit now. No, żeś ty. Oj, duża strata na tym boksie. Zablokowane sprzęgło. No, niestety, takie też przygody się zdarzają. Let's get some heat into those tires. Dobra, my już oczywiście na tych oponach będziemy jechać do końca. 8. kółko w tym momencie. Wszyscy też zjeżdżają do boksu. Aj! Jeszcze. No i następna kara. No niestety, ciężko opanować troszeczkę.
Dobra, większe skupienie na torze, za dużo po prostu patrzę, słuchajcie, na te boki, na te cyfry. No, nie możemy, już 6 sekund to już jest tak wstyd po prostu. Tutaj, jeżeli chodzi o te kary, niepotrzebnie zupełnie złapane, 6 sekund i tak zostanie doliczone do czasu końcowego, więc pogorszy nasz występ tutaj, 6 sekund to sporo. No pokusiłbym się tutaj jeszcze na jakiś rekordzik, ale no zobaczymy, słuchajcie, czy to w ogóle będzie miało zasadność tutaj, bo mamy owszem świeże gumy, ale to są medy. One oczywiście są troszeczkę wolniejsze od opon miękkich, no ale zobaczymy, są świeże, więc one powinny gdzieś tak po trzecim kółku już naprawdę fajnie tutaj współpracować z naszym samochodem. No blisko błędu tutaj. Jest pierwszy sektor na purpurze. Może się uda. Już na tym kółku. Jeszcze bardziej wyśrubować oczywiście nasz czas. A i ścięte znowu, no naprawdę. Tragicznie to wygląda. Drugi sektor na purpurze, no ale tak jak mówię, tracimy niepotrzebnie przez takie przecięcia, no ale naprawdę tam trzeba mocno uważać. Tutaj spory błąd na wyjściu. Zahaczone pobocze. Zobaczymy, jaki to będzie miało wpływ na czas końcowy. Bateria na full. Minuta 24.163. Ależ błędów tutaj. No, trzeba było ratować to wyjście. Troszkę opony dostały. Dobra, trochę szybsze wyjście teraz na tym zakręcie. Ale czerwony sektor. Dobrze, 10. okrążenie. Słuchajcie, także zbliżamy się już powoli do mety tego wydarzenia tygodniowego. Naprawdę fajnie, że udało się całe wydarzenie tygodniowe tutaj przeprowadzić, czyli treningi, kwalifikacje. No i teraz na zakończenie wyścig. Zobaczymy oczywiście, na jakim miejscu wylądujemy w tym tygodniu, jeżeli chodzi o ranking właśnie tego wydarzenia. No, staramy się oczywiście z każdym tygodniem być troszeczkę wyżej. No już są takie tory, gdzie naprawdę te czasy nie są najgorsze, nie są też najlepsze, no ale oczywiście naprawdę no zbliżamy się wielkimi krokami do czołówki. No i oczywiście walczymy z każdym tygodniem, żeby każdy kilometr był coraz szybszy, jeżeli chodzi o naszą maszynę. No i oczywiście zapraszam Was też do udziału w fajnej karierze, która została tutaj zaplanowana na kanale Dark Owen, gdzie oczywiście będziemy próbowali, słuchajcie, wyznaczyć sobie cel dotyczący jazdy bez asyst całkowicie, więc no, miejmy nadzieję, że to wypali. Zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Kariera już rusza właśnie w przyszłym tygodniu, także zapraszam Was oczywiście do udziału, jeżeli chodzi o F1 2020 kariera w MyTeamie. No i słuchajcie, zbliżamy się powoli, zaczynamy dublować kierowców. Aj, udało się jakoś. No to jest akurat, słuchajcie, dziwne, że przy dublowaniu też są te duchy. No, nie wiem, czy podzielacie moje zdanie, ale uważam, że tak być nie powinno.
troszeczkę jak ci kierowcy dublowani też czasami poprzeszkadzają, to też oczywiście dodaje smaczku. Dostaliśmy tutaj teraz DRS-a. Możemy naprawdę na tej prostej troszeczkę mocniej pofrunąć. Duża moc, jeszcze raz DRS. No, jest szansa tutaj na naprawdę szybki sektor. Raczej się nie zdarzyło jeszcze w tym wyścigu, żebyśmy mieli podwójnego DRS-a. No i naprawdę tutaj powinniśmy się troszeczkę gimnastykować nad wyprzedzaniem tych samochodów. A my to robimy po prostu bez problemu, przejeżdżając. No, tak być nie powinno, to nie jest formuła, tak przecież nie ma na live'ie, że nagle samochody stają się duchami. A naprawdę przecież tu trzeba uważać, wyprzedzać, nie zawsze, nie każde miejsce. I to dzięki temu naprawdę mogłoby spowodować troszeczkę więcej frajdy. No, naprawdę, tych dubli sporo, czerwony sektor drugi, także no, nie udało się obronić tego drugiego sektora. Znowu ktoś jeszcze odpadł tutaj nam z sesji. Ajajajajaj, troszeczkę przestrzelony, co pokazuje, że i tak mimo wszystko, że te boty są duchami, no to oczywiście przeszkadzają nam tutaj. No, zobaczcie, co oni wyprawiają teraz. Tam trzech kierowców obok siebie. Dobra, troszeczkę przegęścimy to. No, łatwo przestrzelić, jak się nie widzi nic. No, 13 kółko. Jesteśmy już bardzo blisko. No, przestrzelony i kara niestety. 9 sekund, 9 sekund, słuchajcie. Masakra jakaś. No, nie udało się, nie udało się. Wyścig bez kar niestety na razie niezaliczony. Ohohoho, ależ wyratowane teraz. No, szliśmy już normalnie na bandę. Dobrze, dobrze, naprawdę to też, słuchajcie, ważna szkoła. Żeby wiedzieć, co w którym momencie nacisnąć przy takiej sytuacji. Naprawdę już jak nogi reagują jak automat, to już jest dobrze. To już jest, słuchajcie, dobrze. No naprawdę uratowany wyścig, bo myślę, że nawet przy zmniejszonych uszkodzeniach uderzenie z taką prędkością w ścianę, no, mogłoby spowodować uszkodzenie zawieszenia. I oczywiście koniec naszej przygody w Australii, jeżeli chodzi o wydarzenie tygodniowe. No dobra. 14 okrążenie, no tutaj już naprawdę... No nie, i znowu ścięte. No tutaj już nie liczymy na jakieś rekordy. Naprawdę delikatniej, delikatniej i jeszcze raz delikatniej, bo zaczynamy łapać w dziwnych miejscach te ostrzeżenia. Jeszcze ta szykana, no naprawdę tam czasami trzeba obrać dziwniejszy kierunek, żeby nie zespinować na wyjściu. No, ale nie powinno być takiej sytuacji, że łapiemy niepotrzebnie te kary. No cóż, słuchajcie, nad tym właśnie pracujemy, pracujemy i jeszcze raz pracujemy. Może to być też wynikiem czasami wielogodzinnego tak naprawdę trzaskania, słuchajcie, kółek, żeby zrobić jakiś dobry czas. No i wtedy przyzwyczajamy się do takiej linii, która niestety, no, raz wychodzi, raz nie wychodzi. To jest na takiej zasadzie. Dobrze, mamy już ostatnie kółeczko w Australii. Kogoś tam jeszcze mamy przed sobą. Zobaczymy, czy uda nam się jeszcze te dwa samochody zdublować na koniec. No, ale tak wolno wcale nie jadą. Teraz się troszeczkę zbliżamy do nich.
Tak, toż to proszę bardzo, już samochody z pierwszej piątki. Dobra, bez kary, jeszcze DRS-ik na koniec. No dobra, jedziemy już na R-sie do samego końca. Oj, 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 ależ tu było gorąco, się zakabniłem na chwilę. Ależ to się mogło źle skończyć. Dobra, i przedostatni zakręt. I wyjście na prostą. Dobra. No, mamy to. Mamy to, słuchajcie, udało się. Australia, wydarzenie tygodniowe za nami. Tutaj Mari Laursen wybrany jako kierowca dnia. No i dobra, zobaczmy, ile tych punkcików tutaj dla nas. No 900 trafia do puli. Dobra, i tak to wygląda. No te 9 sekund naprawdę bardzo, bardzo przykro. 305-141 zdobyte. No zobaczmy, bo mówię, zakończyliśmy, słuchajcie, kolejny tydzień, jeżeli chodzi o te wydarzenia tygodniowe, mamy to zrobione. No i cóż, cóż więcej chcieć tutaj, można, czekamy oczywiście, zobaczymy, co w następnym tygodniu dla nas przygotowano. Na razie, tak jak widzicie, no 97 pozycja w rankingu, no mogło być lepiej, gdyby nie te 9 sekund kary, myślę, żeby było naprawdę jeszcze fajniej. No dobrze, kochani, dziękuję wam dziękuję wam bardzo za udział w dzisiejszym odcineczku. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Darko Owen, wbijajcie na Facebooka, a ja już gorąco i serdecznie zapraszam do udziału w kolejnym odcinku. Dzięki za uwagę dzisiaj, trzymajcie się, hej!